Oto premiera w TVP Sport i krótka genealogia. Sportowy wieczór i trzecia seria, internetowy magazyn, połączyły siły i powstał z tego program Sportowy Wieczór, trzecia seria. W całości zadedykowany sportom zimowym, wszakże przed nami sezon olimpijski. W dużej mierze jednak naszą uwagę skupiać będziemy na skokach narciarskich. To dyscyplina, którą wbrew temu, co się słyszy i wbrew temu, co mówi nam świat, i to taka krótka preambuła, tym żyjemy, to jest nam bliskie. Nam, czyli Państwu, mnie, Marcin Rams, dobry wieczór. Moim gościom Michał Chmielewski, Mateusz Leleń, TVP Sport, nasi eksperci w dziedzinie skoków. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początek kilka ogłoszeń od redaktora prowadzącego. Otóż możecie Państwo poprzez media społecznościowe brać udział w kreowaniu się, w powstawaniu tego programu. Hashtag Skokoholicy. On daje prawo do tego, aby zadawać pytania naszym ekspertom, aby zadawać pytania skoczkom, naszym gościom, aby zadawać pytania Filipowi Czyszanowskiemu, który jest na miejscu w Niżnym Tagile. Wszakże w Niżnym Tagile w Rosji miała miejsce wielka inauguracja nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. I jeszcze jedno, bardzo ciekawe, co mi się wydaje. Proponujemy Państwu małą zabawę. Wybieramy bohatera weekendu. Nasza sonda na Twitterze już odpalona. Głosować można do 25. A oto kandydatury, które chcemy Państwu zaproponować. Karl Geiger, wczoraj pierwszy, dzisiaj drugi. Halvor Egner Granerud, wczoraj trzeci, dzisiaj pierwszy. I Cene Preutz, odpowiednio ósmy i piąty, dwa razy z najlepszymi wynikami w karierze. Wspominałem, że głosować można do 25. Zachęcamy, rozstrzygnięcia oczywiście u nas w programie, to zostanie wszystko omówione. Panowie, my nie chcemy niczego sugerować, prawda? Niechże widzowie wybiorą. Na pewno co musimy zasugerować? Musimy zasugerować tor, którym będzie podążał ten program. Za nami niedziela w Niżnym Tagile. Niedziela, trzeba powiedzieć, gorzka z polskiego punktu widzenia. Najlepszy z naszych Piotr Żyła 16, ale Kamil Stoch, Dawid Kubacki, nasi liderzy, nie przedarli się nawet do drugiej serii. Wasze wrażenia? No, trzeba aż odgrzebać kilka starych kart historii, żeby znaleźć drugi tak słaby konkurs. Niestety, tak kiepsko nie było ani razu za kadencji Michała Doleżala, ani razu za kadencji Stefana Horngachera. Trzeba się cofnąć aż do czasów Łukasza Kruczka, do zmierzchu tego szkoleniowca w naszej kadrze. No dzisiaj 16 punktów Pucharu Świata od ponad 5 lat to najgorszy wynik. No, ta niedziela jest jak film, tani. Klasy B. Właściwie zastanawialiśmy się po sobocie, był taki moment, że było tylko dwóch Polaków zakwalifikowanych do drugiej serii, ale jeszcze w piątek tylko Kamil Stoch w top 30. To był taki throwback, cofanie się do 2000, nie wiem, pierwszego, drugiego roku, gdzie był Adam Małysz i dalej ta grupa pościgowa, która właściwie starała się, ale niewiele jednak wnosiła. Pytanie, czy to jest coś stałego, czy to jest tylko bezpieczna, spokojna rozgrzewka. Tak czy inaczej, alarm już jest. I co to nam mówi o tym, co może nastąpić w tym sezonie? Oby niewiele, oby to było po prostu potknięcie. Skocznia Bocian w Niżnym Tagile. Nieprzesadnie szczęśliwa dla polskich skoczków. Tylko Piotr Żyła stawał tutaj na podium dwukrotnie. No i zwycięstwo w kwalifikacjach Kamila Stocha. To także nasz cenny łup. Na miejscu działa nasza grupa szturmowa Ural i podporucznik Filip Czyszanowski. Filipie, czy się słyszymy? Bo wiemy, że mogą być pewne problemy z połączeniem się z tobą, ale mniemam, że jesteś zwarty i gotowy. Jakie są twoje wrażenia? Jak ci się w ogóle pracowało w Rosji w tym roku? Jak mi się pracowało? No, początek przygody był trudny, bo faktycznie te sprawy wizowe są bardzo skomplikowane. Tutaj zostaliśmy przetrzymani w Moskwie, leciliśmy z kadrą, kadra poleciała dalej, a nasza straż graniczna powiedziała: nie macie papierów, nie ma was w rozpisce, tak więc zostajecie. 5 godzin straconych na lotnisku. No i lot na drugi dzień do Jekaterinburga. Tutaj na miejscu bardzo pomocni są ludzie z komitetu organizacyjnego. To musimy oddać, bez ich pomocy tak naprawdę no, nas tutaj by nie było. Wykonali kilka telefonów i faktycznie to podziałało. A co do samej organizacji, no pierwsze koty za płoty, jeśli idzie o otwarcie Pucharu Świata. Były jakieś małe niedociągnięcia, chociażby internet na skoczni dla dziennikarzy pierwszego dnia nie funkcjonował. Ale biuro prasowe, okej, zawodnicy też nie narzekają. Może delikatnie tutaj na kuchni hotelową, bo faktycznie jedzenie jest bardzo jednostajne. Przypomnijmy, że nasi skoczkowie pozostaną tutaj w Niżnym Tagile do środy. Tak, wtedy w środę wylatują do Ruki, do Finlandii. A jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia sportowe, byłeś siłą rzeczy przy zawodnikach, rozmawiałeś z nimi. Jak mniemam, dzisiaj te rozmowy do tych łatwych nie zależały z dziennikarskiego punktu widzenia. Taki dziennikarski hardkorek troszkę, mniemam.
Nie, właśnie nie. Właśnie tu cię zdziwię, Marcin, bo wydawało mi się, że będzie taki duży kłopot, ale w zasadzie nasi zawodnicy, i to mnie pociesza w kontekście kolejnych zawodów, podeszli na spokoju, na bardzo dużym spokoju. W zasadzie tylko Kuba Wolny i Stefan Hula nie chcieli rozmawiać, a pozostali zawodnicy mówią, no spokojnie, no to jest dopiero początek sezonu, nie dzieje się nic złego. No, muszę im wierzyć na słowo, tak? Tutaj gdzieś się pojawiały głosy, że być może wciąż w nogach nasi skoczkowie mają te ciężkie przygotowania jesienne, ale Michał Doleżal jednoznacznie stwierdził, nie może tak być, bo zbyt dużo osób obserwuje chociażby imitację, tak? Czyli tę rozgrzewkę przed skokami i tam takie rzeczy już by wychodziły, tak więc nie w tym kierunku szedłby Michał Doleżal. Dobrze, zdaje się, że mamy gdzieś tam na podorędziu skrót niedzielnego konkursu. No to prosimy bardzo. Drugi konkurs Pucharu Świata w sezonie i drugi na skoczni Bocian w Niżnym Tagile. Tutaj za Uralem piękna zima, śnieg, lekki mróz i tylko ten wiatr, który ma znaczący wpływ na wyniki rywalizacji. W kwalifikacjach niespodziewanie zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon drugi wczoraj Ryoyu Kobayashi. Najlepszy Markus Eisenbichler z wynikiem zaledwie 120,5 metra. Ósmy Dawid Kubacki, 24 Kamil Stoch, 25 Piotr Żyła, 31 Andrzej Stękała i 44 Jakub Wolny. Poza konkursem 54 Stefan Hula nie skakał czekając na wyniki testów covidowych Klemens Murańka. No to zaczynamy zawody. Andrzej Stękała. Sobota nie poszła, więc teraz rehabilitacja byłaby jak najbardziej na miejscu. Wieje pod narty. No i to jest dobra próba Andrzeja. 120 metrów na przełamanie. Poprawił się Andrzej. Może poprawi się też Kuba Wolny. Już w powietrzu Polak. Dobre warunki. Dość nisko nad ze skokiem. No niestety krótko. 111 metrów. Szósta lokata po skoku 8 zawodników. Piotr Żyła. Wczoraj poza drugą serią ta charakterystyczna pozycja na dojeździe sprawiała mu pewne problemy, ale teraz udało się odlecieć 120,5 metra, ale wolny na progu. 30 na liście startowej Jan Herl, już w powietrzu Austriak, złapał tutaj noszenie. Oj, piękny daleki skok, 126,5 metra, on obejmuje prowadzenie. A chciałoby się, żeby tak równie daleko poleciał inny właściciel różowego kasku, Dawid Kubacki. Ale to nie będzie próba, która da mu awans. 113,5 metra po marzeniach. Kamil Stoch, oby równie dobrze jak wczoraj w drugiej serii, już w powietrzu Polak. Ale chyba jakiś błąd, to nie jest dobry skok. 112 metrów, 30. Nie będzie go w drugiej serii. No ale sprawdźmy w takim razie, czy ten błąd Stocha to był wiatr, czy coś innego. Ale Halvor Egner Granerud tutaj w okolice rozmiaru skoczni ląduje. No i ten charakterystyczny taniec. Pierwszą serię kończy lider Pucharu Świata Karl Geiger. Trochę gorsze warunki od Graneruda, ale szybuje też daleko. 126 metrów. Przegrywa jednak z Norwegiem, przegrywa także notami za styl z Janem Herlem. Karl Geiger trzeci, tylko dwóch Polaków w 30. 24 Piotr Żyła, 27 Andrzej Stękała, poza 30 Stoch, Kubacki i Wolny. No i zobaczmy, jak poradzi sobie Andrzej Stękała w finale. Ważne punkty, takie na pewność siebie, ale ten skok... No niestety, absolutnie kiepski 108,5 metra. Wczoraj z 20 pozycji zaatakował Kamil Stoch. Czy Piotr Żyła będzie w stanie to powtórzyć? No, trochę lepszy skok niż w pierwszej serii, ale to jest tylko 122 metry. I to jest ciekawa historia. Wygrany trening odpadł w kwalifikacjach w sobotę, ale teraz awansował do drugiej serii i Stefan Kraft pokazuje jestem. Karl Geiger atakuje z trzeciej pozycji. Ładnie tutaj wzbił się w powietrze, choć te warunki niezbyt sprzyjające. O, piękny skok Karla Geigera, ładnie wykończony stylowo. 122,5 metra wyprzedza Krafta. Stefan Kraft cały czas jednak na podium. Sensacyjna pogoń, ale czy będzie 12 wygrana w karierze Halvora Egnera Graneruda? No on jest tutaj o metry wyżej niż pozostali. 12 wygrana faktem. Norweg znowu na szczycie. No i tak, w świecie Staszku status quo, a u Polaków niedosyt. Tak, bardzo słaby początek sezonu w wykonaniu biało-czerwonych. Drugi dzisiaj Karl Geiger utrzymał pozycję lidera Pucharu Świata. 73. podium w karierze Stefana Krafta. 16. ostatecznie Piotr Żyła, 30. Andrzej Stękała.
Do Filipa Czeszanowskiego i do Niżnego Tagiłu oczywiście jeszcze w tym programie wrócimy. I od razu to jest moment, w którym muszę powiedzieć Państwu, że jestem zobowiązany, bo za pośrednictwem hashtagu Skokoholicy mamy już pierwsze pytanie. Jaka Waszym zdaniem jest główna przyczyna słabszych skoków Polaków? Franek Damboń pyta. To jest, zakładam, pytanie do naszych ekspertów. Czyli to jest taki moment, kiedy ja już mogę zupełnie wyluzować, odrzucić te wszystkie kartki. Gramy Marina Rzeka, rozumiem. I nasi widzowie, twitterowicze zrobią roboty. Ja bym do tego dodał, na ile tym, co się wydarzyło w ten weekend, a w zasadzie w niedzielę konkretnie, trzeba się przejmować. O tak. Ja przede wszystkim zwrócę uwagę na to, co powiedział nam Filip Czeszanowski, no bo gdzieś na Twitterze, w mediach społecznościowych zaczęła żyć taka diagnoza. Był za ciężki obóz przygotowawczy w finałowej fazie. Nasi mają nogi bardzo zmęczone. Tymczasem Doleżal powiedział Filipowi, że nie, że tak nie jest, że są robione imitacje i jakby ten element zmęczeniowy odpada. A zatem musimy szukać odpowiedzi, co się dzieje, a mam wrażenie, że chyba nikt jej nie zna. Zresztą przypomnijmy sobie, co ta kadra robiła też w ostatnich dniach. Był obóz w Zakopanem na torach lodowych i na Igilicie. Później kadrowicze rozjechali się do domów. Skocznie zostały zamknięte, bo są już szykowane siatki na pokrycie śniegiem. Nie było skoków, a w Zakopanem były właściwie same skoki i trening uzupełniający. Później w domach były już tylko te ćwiczenia na sucho, nazwijmy to, i już wyjazd do Niżnego Tagiłu. Mówi się również, że może ten późniejszy przyjazd, że warto byłoby jednak złamać tę rutynę wyjeżdżania w czwartek, skoro jest tak daleko. Ale z kolei Kamil Stoch mówi wprost... Piątkowe kwalifikacje, wyłączając Kamila Stocha, sugerowały to, że nasi jeszcze nie weszli w tę gorącość Pucharu Świata. Nie zmienili strefy czasowej, krótko mówiąc. Ale to pół żartem, pół serio. Kamil mówi wprost, że jest doświadczony, że tyle lat już przeskakał, a popełnia błędy i tym błędem podobno jest pozycja dojazdowa. Mam wrażenie, że to już jest trochę słowo wytrych w przypadku Kamila, że to jest ten błąd, który jest najczęściej powielany i który o wszystkim decyduje. No tak, a tak naprawdę Kamil Stoch jest i tak tym z Polaków, który miał względnie najlepsze skoki w ten weekend, no bo jednak wygrana w kwalifikacjach, wczoraj bardzo dobry skok w drugiej serii, a reszta, no to już są niemal same problemy. Ale od Kamila Stocha, jeżeli chodzi o wsłuchiwanie się w wypowiedzi naszych skoczków zebrane przez Filipa Czeszanowskiego, pragniemy rozpocząć. Kamil Stoch przed Państwem. Mimo tych takich średnich warunków dało się dzisiaj coś ugrać więcej, jeśli idzie o Twoje skoki? A to jest dosyć ciekawe, bo na skoczni powiedziałbym, że tak, że dzisiaj no wiele rzeczy nie grało, chociażby pozycja najazdowa, bo w kwalifikacji miałem z tym problem, ale później w pierwszej serii no, starałem się po prostu robić, wykonać to zadanie, które miałem od trenera i no, pierwsze takie uczucie było, że zrobiłem wszystko dobrze, później po odległości no, zawsze szukam najpierw błędów u siebie. I tak myślałem, że jednak może u mnie coś nie zagrało, że dalej ta pozycja nie była dobra i przez to nie było energii dobrej z progu. No ale później po jakimś czasie się spotkałem z trenerem i on powiedział, że skok był bardzo dobry. No może nie tak super jak ten chociażby w kwalifikacji czy wczoraj w drugiej serii, ale był dobry, nie byłoby problemu, żeby wejść do drugiej serii. Natomiast no, warunki jednak to uniemożliwiły. Ty mówisz, Niżny Tagił to stan umysłu i mówiłeś, że nie ma co się przywiązywać ani do wyników, ani do miejsc. I ten weekend chyba to potwierdza. Po prostu odhaczone, zapominamy i lecimy dalej. Czy nie da się tak oddzielić grubą kreską? Nie, no nie, pewnie, że nie da się oddzielić, bo jednak tu jestem, jednak to przeżyłem i to jest cały czas we mnie. Natomiast no, mam już na tyle doświadczenia w sobie, że to, mam nadzieję, nie wpłynie źle na mnie. Świat mi się nie zawalił. No, są gorsze rzeczy. Natomiast no, cieszę się po tym wszystkim, cieszę się, że trener powiedział, że to był dobry skok, bo jednak to utwierdza mnie w tym, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Teraz potrzeba cierpliwości, spokoju i cały czas po prostu trzymania się tego, co robię i zobaczymy, jak to będzie dalej. Świat się nie zawalił, bo trochę tych franków jednak przywiezie z Rosji do Polski, nawet odejmując podatek, ale też nie wiem, czy zwróciliście... Za kwalifikację 3000? Tak, 3000. I powiedział, że zostawi dla siebie, bo ma teraz sporo wydatków przed świętami, ale
Generalnie Kamil, któremu nie wychodzi dzisiaj, a Kamil, któremu nie wychodzi przed kilkoma laty, to są dwie różne postaci. Owszem, on potrafi się jeszcze wkurzyć i zdenerwować. Zresztą też jako dziennikarze czasami jesteśmy najbliżej tych jego reakcji. Natomiast po tym weekendzie mam wrażenie, Kamil spokojny. Może to jest jakiś symptom? No jeśli tak, to na pewno dobry symptom, ale też spójrzmy na to, jak on otwierał sezony. Po dwóch konkursach ma 45 punktów. Ktoś powie, no niedużo, no bo to jeden z faworytów całego cyklu, ale raptem 18 sezon w jego karierze, tylko 4 razy było lepiej. No to już jest siła spokoju, 34-latek. On wie, że te otwarcia zwykle nie były w jego wypadku jakieś brawurowe. Po pierwsze, skoczek tak doświadczony, tak utytułowany, wpadający w panikę, no jakoś tego nie widzimy w przypadku Kamila Stocha. Co więcej, Kamil Stoch chyba doskonale wie, co się wydarzyło. To nie jest człowiek, przynajmniej to nie jest człowiek i skoczek na tym poziomie, który potrzebowałby narad, gruntownych analiz i tak dalej. On po prostu wie, czuje. On też teraz, mam wrażenie, wychodzi z takiego momentu: wygrałem kwalifikacje tak jak przed rokiem, ale nie tak jak przed rokiem, tym razem nie boli mnie głowa, bo wtedy, pamiętamy, migrena trochę posypała technikę, trochę później też, mam wrażenie, mentalnie Kamil się rozleciał na te kolejne tygodnie Pucharu Świata. A tutaj ma w perspektywie cały czas Wisłę, czyli wyjazd do Polski przed własną publiczność. Publiczność, zaznaczmy, bo w zeszłym roku tego się nie udało zrobić. I ma też w perspektywie to, że jednak 5 na 7 skoków ocenianych miał w tym Tagile poprawnych albo dobrych, więc w przypadku Kamila, czy też o Kamila bym się nie martwił. Więcej tutaj o Piotrze Żyle możemy powiedzieć, który zjeżdżał z rozbiegu przede wszystkim bardzo wolno. Ale do Piotra Żyły zabierzmy się, że tak się wyrażę, od Dawida Kubackiego, no bo teraz jego wypowiedź Państwu przedstawimy. Dawid Kubacki, 35. miejsce. To nie tak miało być. Nie wypominam. Po prostu informacyjnie. Ale wypomniałem. Informacyjnie. No nie tak miało być. No cóż, dzisiaj no trochę chyba nie podarzyło z tymi warunkami. Tak jakby w tym się utwierdziłem po... O, Andrzej Goda, że miałem dobrze. Ja też widziałem lufę. Ja też widziałem, jaką on miał, no. Ale nie, no, rozmawiałem też już później po zawodach z trenerami. Też widziałem ten swój skok na progu, jak to wyglądało, no i to się potwierdziło, to moje czucie, że jednak to był całkiem dobry skok. No ale niestety warunki nie do końca sprzyjały, nie pozwoliły mi odlecieć, no i no tak bywa. Myślę, że tutaj akurat jeżeli chodzi o niżny tagieł, to można by było to podsumować w ten sposób, że no, niby człowiek wiedział, ale jednak się łudził, że będzie inaczej. No a tutaj no, warunki no, były takie jak prawie zawsze tutaj, no i tyle. W człowieku rośnie irytacja, że tak, niżny tagieł, później Kusamo to samo. A ja wierzę, że w Kusamo nie będzie to samo. Może akurat no, w Kusamo zaskoczy, będzie fajnie. No to tak samo mówię, że w niżnym Tagile być może będzie słońce, jak w Zakopanem rozmawialiśmy. No to się potwierdza. No, niby człowiek wie, ale jednak się łudzi. No jednak się łudzi, bo różnie może być. Jakby dla mnie pozytywne jest tylko to, że jednak te skoki zarówno w tym pierwszym konkursie, jak i w drugim były całkiem poprawne i tutaj nie było, widać po tym, że to jest droga, którą trzeba po prostu iść. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. No, tutaj tak naprawdę no, na każdego to mogło trafić i nie tylko mnie trafiło też innych zawodników. No, świat się nie kończy, po prostu trzeba pracować dalej, mamy kolejne konkursy. Praktycznie cały sezon jeszcze przed nami, tu jeszcze dużo fajnych i radosnych momentów przed nami jest na pewno, więc do nich trzeba pracować. Dawid Kubacki wspomniał o warunkach. My jeszcze o tym nie wspomnieliśmy. One nie były równe dla wszystkich. Tutaj trochę loteryjność w rywalizacji została wpisana. Cóż, taka cena pięknej uralskiej zimy. Mamy śnieg, mamy ładnie przygotowaną skocznię, ale kręci kruca. Tak, no oczywiście tak dzisiaj było. Dawid Kubacki trafił na gorsze warunki, ale też uczciwie trzeba powiedzieć, że no, gdyby był w lepszej dyspozycji, to by sobie poradził i awansował do drugiej serii. Tymczasem mamy Kubackiego w niżnym Tagile, który oddaje 8 skoków, raptem 2 są na czołową dziesiątkę. Zatem no, nie jest to dobra forma, natomiast jest to człowiek budujący metodycznie, powoli. Trochę inny typ niż Piotr Żyła, który raczej jest takim gwałtownym zawodnikiem. Praca, powtarza Dawid Kubacki. Ale zobaczcie, panowie, spotkałem się dzisiaj na Twitterze z opinią. Local Ski Jumping Results opublikowali taką teorię, że wcale nie było dzisiaj jakoś szczególnie bardziej wietrznie niż w innych miejscach o tej porze roku. Z drugiej strony mówimy też o Ruce, do której przylgnęła taka łatka wietrznego miejsca, gdzie tam
generalnie dzieje się źle z skokiem. Anegdota. Pierwszy raz w karierze, nazwijmy to, co robię karierą, miałem okazję prowadzić studio Pucharu Świata w skokach narciarskich i to była właśnie ruka i odwołany konkurs. No także no, ja wiem, co to jest ruka. Ja czuję rukę. No my też z Mateuszem oglądaliśmy jako dziewięciolatkowie te konkursy i zdarzało się nam 5 godzin siedzieć przed telewizorem z nadzieją, że coś się wydarzy. Ale faktycznie te ostatnie lata w Kusamo dość regularne, no nie były idealne, bo to też o tej porze roku jesienią trudno jest o stabilną pogodę, natomiast ja się spodziewam, że może być nieźle. Tak, a wiecie, ja jeszcze wrócę do Niżnego Tagiłu i do loteryjności. Mam wrażenie, że ten konkurs wczorajszy, przez to, że były takie problemy z tą zieloną linią, ona była wyświetlana w złych miejscach. Właściwie, jeżeli Rosja to stan umysłu, no to udzieliło się to tej zielonej linii, można powiedzieć. Ale przez to nasz odbiór był taki, że to były bardzo loteryjne zawody. Tymczasem ja uważam, że cały ten weekend był lekko loteryjny. Tak to należy ujmować. Ale później organizatorzy się przyznali do tego, że faktycznie były błędy systemu. Mam tak było. O backgroundzie okulistycznym tak też jeszcze powiemy, ale na razie głos ma, jeżeli pozwolicie, Piotr Żyła, 16 dzisiaj, najlepszy z Polaków. Ten piątek był takim dniem, który tak by się... Co, cię rozbił? Troszkę, no i tak... Znaczy, treści, na dawno już nie było takich fajnych zawodów i tak trochę nie byłem... No nie przygotowałem się tak, jak mogłem, no i tak... I później zamiast się rozkręcać, no to gdzieś tam cały czas było... Pięcia trochę, no i tak no to się rozkręcałem, no ale to trzeba było zacząć z takiego poziomu jak dziś, no i wtedy by było, no ale to wiadomo, no jak to się mówi, no człowiek popełnia ten, wie jakie błędy ma nie popełniać, a i tak je popełnia, nie? Czy ten skok z pierwszej serii to był najlepszy skok oddany tutaj w Niżnym Tagile Andrzeja Stękały? Niestety tak. To prawda, no niestety, ale jakby szukajmy plusów, tak? Nie, no... Nie dobry nawet był ten skok, tylko no niestety jest takie coś, że nie ma takiej swobody i po prostu no czegoś brakuje. Jeśli by była właśnie, jeśli jest forma, jest to swoboda, to zupełnie inaczej to wygląda. A co trener mówił? Że to już był naprawdę dobry skok. No niestety jest coś takiego, że liczy się na więcej i ta... No, cieszę się, że wszedłem do tej serii drugiej i dane mi było jeszcze skoczyć, ale to jest takie z jednej strony dobrze, z drugiej strony patrzysz jednak, że twoje ambicje jakby są trochę tam wyżej i chciałbyś osiągać lepsze rezultaty. No trzeba po prostu z tego jakby wnioski wyciągnąć i cieszyć się tym, że poszło jako tako. Piotr Żyła i Andrzej Stękała i hashtag skokoholicy. To działa, oto kolejny dowód. Mamy pytanie od Państwa, mianowicie o sytuację Klemensa Murańki, u którego otrzymano pozytywny wynik testu na koronawirusa. Kiedy nasi skoczkowie wrócą do kraju? Jak z powtórnym wynikiem na COVID Murańki? Właśnie Marcin KL pyta, a odpowiada Filip Czyszanowski. Mam nadzieję, że nas słyszy. Jest najbliżej sytuacji. Zbiera update. Filipie. Słuchajcie, no sprawa z Klemensem Murańką jest dosyć skomplikowana wciąż, bo tutaj w Niżnym Tagile mamy 10 minut po północy i wciąż nie znamy oficjalnych wyników tego testu przeprowadzonego dzisiaj koło południa. Ten test, to był jeden test, ale rozesłany do 3 różnych laboratoriów, żeby mieć pewność, że któryś z tych laboratoriów po prostu błędu nie popełni. Ja dosłownie 5-10 minut temu dzwoniłem do lekarza kadry Aleksandra Winiarskiego. Mówi, nie ma wyników, wciąż czekamy, tak więc nasz sztab... No może czekać taka sytuacja, że zastanie ich blady świt czekając na ten telefon, tudzież informację mailową, jak to będzie dalej z Klemensem Murańką wyglądać. No bo sygnał jest raczej jasny, tak? Jeżeli nie pojawią się 2 negatywne wyniki, to Klemens Murańka będzie musiał zostać w Rosji 10 dni. Uwierzcie mi, że to nie jest najfajniejsze miejsce do życia. Jeżeli będą te 2 negatywy, to Klemens Murańka będzie mógł wrócić do domu. A jeśli idzie o te testy covidowe historie, to tutaj pojawiły się też plotki, że Stefan Horngacher wymusił dodatkowe testy na Niemcach i Polakach po całym tym zamieszaniu. Ale to nie jest prawda. Nie było nacisków ze strony Stefana Horngachera. Po prostu organizatorzy doszli do wniosku, że w związku z tym, że Klemens, jeden z Niemców, ma podwyższoną temperaturę, tam dosłownie minimalnie chodzi o 37,3
to warto przeprowadzić testy u tych, z którymi ci zawodnicy przebywali. Niemcy i Polacy są już po testach. Oczywiście tych wyników wciąż nie znamy. A, wspominałem o Niżnym Tagile. No dobrze, to taka pocztówka z Niżnego. Z czym to się je, po co się je i dlaczego tutaj jest tak średnio fajnie? Słuchamy, patrzymy, oglądamy. No może tym razem będzie słonecznie. W Tagile. No, cuda się zdarzają czasami. Cuda się zdarzają, ale nie w Tagile, umówmy się. Na granicy Europy z Azją to najpewniej najmniej przyjazne miejsce do życia. 350 tysięcy mieszkańców, na każdego jednego Tagilanina przypada tu ponad 1,5 tony zanieczyszczeń i odpadów. No tak, ale jak się ma 606 zakładów przemysłowych w mieście, to czego tu oczekiwać? O tych zakładach przemysłowych nie wiedziałem, że aż tyle, bo tutaj takich ciekawostek nie czytałem, ale słyszałem, że tutaj fabryka czołgów była, chyba jeżeli sobie dobrze przypominam. Gdzieś tam do nich się, koło niej się przejeżdżało swego czasu jadąc na skocznie. No więc takie dość spore i ciekawe miasto, no ale trzeba było mieć czas, żeby tutaj cokolwiek pozwiedzać, a my nie jeździmy na zwiedzanie. I to się chwali. Nawet Tagił nie jest w stanie przytłoczyć naszych kadrowiczów. Proszę, Instagram Kamila Stocha i ceremonia otwarcia Pucharu Świata. Można się radować i w ponurym Tagile? Można. Gdy jeszcze za wygrane kwalifikacje na konto wpłynie ci ponad 13 tysięcy złotych, to już w ogóle. Prawda, panie Kamilu? 3000 franków szwajcarskich. Dawid mówi, połasił się Kamil na kasę, mrugając okiem, pójdzie na prezenty. A to pazera jedna, widzisz, już mi wypomniał. A wiadomo, no górą. Pójdzie na prezenty gwiazdkowe, czy nie wiadomo? A nie, sam to przejem. Pewnie trzeba coś mieć od życia. A propos przejadania, w hotelu wszystko niby tu gra. Warzywa, owoce, śledzik czasem wpadnie, no i kurczak w każdej postaci. Dramatu nie ma. Chyba, że się jest Piotrem Żyłą, który w Tagile kupuje sobie kanapki. Masz tutaj full wypas jedzenia. No, full wypas. Ile możesz kurczaki? No to raz na obiad mogłem zjeść, jutro też na obiad będą kurczaki. I później już do środy kurczaki, także wiesz. No lepiej suchą kanapką się zapychać. No, nie wiem. To ona nie jest sucha. Nie wnikamy dalej. Tagił, czyli mieszanka ponurych klimatów z zastrzykiem pozytywnej energii wysyłanej przez naszych asów. Nam pasuje. Filipie, aby ciebie dłużej nie przetrzymywać, bo wiemy, że niebawem masz samolot i bardzo chciałbyś wrócić do domu i tego ci życzymy, ale nasi skoczkowie w Tagile zostają. Mówisz, że ten Tagił to bynajmniej Las Vegas nie jest. Jakie są plany naszej kadry? Co oni tam będą robić? Dwa dni zostają jeszcze w Niżnym Tagile. Cała karawana Pucharu Świata zostaje tutaj w Niżnym Tagile. Będzie można przez te dwa dni trenować. Już wiadomo, że Michał Doleżal zaordynował taki trening w poniedziałek. W środę wsiadają wszyscy razem do czarteru, lecą do Finlandii. Od piątku kwalifikacje, weekend to już tradycyjne konkursy. Marcin, wybaczysz, w związku z tym, że tutaj po północy, a my samolot mamy bladym świtem, za 3 godziny musimy wstawać, to ja już polecę, okej? Okay? No mówię właśnie, leć Filipie. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Filip Czyszanowski był dzisiaj z nami i był z Państwem. Michale, chciałeś coś jeszcze dodać a propos covidowej sytuacji Klemensa Murańki, no bo ta jego sytuacja, do niej wrócę i to widmo pozostania w Rosji jest jednak bardziej intensywne i złowrogie. Wiesz co, w międzyczasie zacząłem się zastanawiać, czy Filip w Moskwie na Szeremetiewie na lotnisku też po raz kolejny będzie persona non grata, bo wybieramy się razem do Ruki akurat i w związku z tym to jakoś zajęło moją głowę, ale już najzupełniej poważnie to ta plotka o Stefanie Horngacherze i o tych powtórzonych testach, o której mówił Filip, jest o tyle ciekawa i o tyle moim zdaniem ważna, bo gdyby okazało się, że kolejni Polacy są w jakiś sposób związani z tą historią i będą musieli zostać dłużej, no to pojawia się w tej chwili sytuacja, co z Ruką i ilu zawodników ewentualnie tam dotrze. Bo jeżeli zostać w Tagile, to na 10 dni, tak? Takie tak akurat są na powrocie, tuż przed Pucharem Świata w Wiśle. No generalnie okay. W Tagile już oby zostawali nie. Z covidowych problemów w przeszłości Sandro Pertile między innymi i Austriacy. Ja tak sobie myślę, oni mówią sanatorium na to miejsce, gdzie się zostaje, że to jest trochę jak Wskazanych na Shawshank, że Brook was here i tam zostanie Clemens was here. No i Borek Sedlak przecież też miał tę wątpliwą przyjemność chyba zostać. Tak. I co ciekawe, Pertile mu pozwolono wrócić transportem medycznym, a Sedlak musiał tam zostać po letnim Grand Prix właśnie w Czajkowskim. Ale teraz załóżmy, że taki czarny scenariusz się sprawdza i wszyscy Polacy odpukać zostają w Ruce. To co wtedy?
Kadra Macieja Maciusiaka jest jutro już właściwie popakowana na zgrupowanie w Falun. Za chwilę się okaże, że mogli jednak wybrać to miejsce w Rovaniemi na trening, bo mieliby bliżej Skusamo, bo kto wie, czy nie trzeba będzie jakichś nagłych zastępstw. Jednym z tych, który się jutro wybiera, jest Maciej Kot, drużynowy medalista Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich. Dobry wieczór, Maćku. Witaj w sportowym wieczorze trzeciej serii. Od razu pytanie, jeżeli pozwolisz, na ile intensywne, daleko idące wnioski można po tym weekendzie wysnuwać, jeżeli chodzi o to, co będzie się działo w kolejnych konkursach. Chodzi zarówno o polskich skoczków, jak i o faworytów. No bo tych, których stawialiśmy w gronie faworytów, nie zawiedli. Myślę tu o Granerudzie, myślę tutaj o Geigerze. Dobry wieczór wszystkich. Myślę, że po pierwszym weekendzie, takim jak ten w niższym Tagile, raczej ciężko tu wysnuwać jakieś wnioski, które będą bardzo konstruktywne. Wiadomo, że ja jestem częścią tej drużyny, więc jak źle by nie było, i tak będę burem za nią stał, więc moja ocena też może nie będzie zbytnio obiektywna. Natomiast myślę, że nasi mistrzowie zasługują na taki kredyt zaufania. Na pewno ten jeden słabszy ten kredyt nie wyczerpał. Jestem spokojny i myślę, że potrzebujemy dużo pokoju i cierpliwości, bo to dopiero początek sezonu. Maciek, takie pytanie ode mnie, bo tutaj przed chwilą rozmawialiśmy o tej sytuacji awaryjnej i o scenariuszach koronawirusowych na później. Rozmawiałem z Maciejem Maciusiakiem, z trenerem, z którym się jutro wybieracie. Zresztą ty to wiesz przecież, że będzie jednak jakaś taka delikatna rywalizacja o to, kto ewentualnie za Klemensa na rukę. Jesteś gotowy? Znaczy, ja zawsze jestem gotowy do rywalizacji i tą rywalizację lubię, natomiast w tej chwili jakby w mojej głowie nie ma takich planów, żeby jechać do Ruki, żeby już teraz wracać do Pucharu Świata. Przede wszystkim myślę pozytywnie i mam nadzieję, że ten test Klimka wyjdzie negatywny i cała kadra poleci do Ruki bez żadnych problemów, bo to jest dla wszystkich w tej chwili najważniejsze. My chcemy spokojnie potrenować na śniegu, oddać jak najwięcej skoków w dobrych warunkach i przygotować się do Wisły, żeby tam pokazać. Mamy dodatkową. Także ja nie gdybam, co by było gdyby. Skupiam się na tym, co przede mną, bo to bardzo ważne dni. Chcę jak najlepiej wejść na ten śnieg, jak najlepiej poczuć się właśnie na tej białej nawierzchni, żeby złapać tą pewność siebie, która jest tak niezbędna do tego, żeby po prostu dobrze skakać w Pucharze Świata. Maćku, pozwolisz teraz ode mnie pytanie. Masz za sobą specyficzne przygotowania do sezonu. Jesteś członkiem kadry narodowej, ale w dużej mierze przygotowywałeś się ze swoim bratem, z trenerami klubowymi. Czy ty możesz powiedzieć, że jesteś w pełni usatysfakcjonowany tymi ostatnimi miesiącami? I jeszcze ja pozwolę sobie uzupełnić pytaniem od naszych widzów. Jaka jest twoja forma i jak się zapatrujesz na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie? To jest od naszych widzów. Może zacznę od tyłu. Jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, to jest to mój główny cel tego sezonu i tego nie ukrywam i nie ukrywałem właściwie od zakończenia Igrzysk w Pjongczang. To był mój taki długoterminowy cel, który cały czas utrzymuję. Jeżeli chodzi o formę, myślę, że to zweryfikują zawody, bo wiadomo, że skakanie na treningu, na torach lodowych, jeszcze na igielicie to co innego, skakanie w sytuacji zawodów na poziomie Pucharu Świata to co innego, więc nie chcę ani robić nadziei kibicom, ani też czegoś obiecywać, natomiast myślę, że w tej chwili jestem gotowy do rywalizacji, nie wiem jeszcze jakby na ile te skoki wystarczą, natomiast wiadomo, że potrzebuję też czasu, żeby tą pewność siebie złapać na zawodach. I właśnie tą pewność siebie chcę budować już od najbliższych treningów. Maciej Kot, bardzo dziękujemy, że byłeś z nami via Skype. Wszystkiego dobrego, powodzenia i wysokiej formy i Pekinu, i dobrego wyniku w Pekinie oczywiście. I do usłyszenia. Trzymaj się. Do usłyszenia. Co nam jeszcze pozostało? Zaczęliśmy od niedzieli, a przed niedzielą była sobota. Wydarzenia soboty w naszym skrócie, w pigułce. Proszę.
Nowy sezon Pucharu Świata, czas zacząć. Na początek Niżny Tagił w Rosji, na Uralu, gdzie jest już piękna zima i w pełni naturalny śnieg. Witamy stęsknionych za skokami narciarskimi kibiców. Skocznia o wdzięcznej nazwie Bocian, punkt K 120 metrów, rozmiar 134, a rekordzistą jest od ubiegłego roku Robert Johansson, 142,5 metra. Po piątkowych kwalifikacjach, do których przystąpiło 72 zawodników z 19 państw, na liście startowej pozostało 50 skoczków, wśród nich 5 Polaków ze zwycięzcą kwalifikacji Kamilem Stochem oraz w komplecie czołową dziesiątką poprzedniego sezonu. No to zaczynamy od Jakuba Wolnego. Piąty w Mistrzostwach Polski, ale tu w Tagile na razie bez błysku i ten skok niestety także bez błysku. 105 metrów zaledwie. Andrzej Stękała zmaga się z kontuzją pleców. Dobre warunki, dobry wiatr pod narty, ale nie wykorzystał go Zakopiańczyk. Słaby skok, przegra z Turkiem. Zobaczymy, jak poradzi sobie Dawid Kubacki. Trzeci na średniej krokwi, piątek w kratkę, ale tutaj wysoko wyszedł. To może być znakomita próba. No i jest dobrze, ale to jest taki skok Dawidowy, wysoko nad bólą, a potem spadł. I oby równie dobrze skoczył Piotr Żyła. Minimalnie tylko gorsze warunki od Dawida. No, ale coś nisko nad skokiem. Krótko może zabraknąć do awansu do serii finałowej. Żyła się martwi, a Geiger martwi się tym, jak wygrywać. Zdemolował niedawno rywali w Oberhofie. I to będzie świetny skok Niemca. Pokazuje od początku, że ta jego rola faworyta nieprzypadkowa. 134,5 metra. Ryoyu Kobayashi, jak odpowie Japończyk w znakomitej ostatnio formie. Ładny skok, daleki, ale nie tak odległy jak Karla Geigera. Będzie drugi. Na razie przegrywa z Niemcy. Zwycięzca kwalifikacji Kamil Stoch w pogoni za Adamem Małyszem. Popatrzmy. Z wielkimi nadziejami po piątku, ale tu 117,5 metra i delikatny falstart Kamila. I triumfator Pucharu Świata z poprzedniego sezonu już w powietrzu. Halvor Egner Granerud i to jest ładny, udany skok i daleki. Ponad 130-metrowy, 133, dobre warunki i Granerud liderem na półmetku konkursu. Karl Geiger traci do niego tylko 0,7 punktu, Kobayashi trzeci, ósmy jest Dawid Kubacki. Druga seria, Kamil Stoch 20 na półmetku. Oby to był taki skok po nadzieję i jest po pobudkę, po dobry humor. Rok temu także wygrane kwalifikacje. Ale później migrena, teraz 125 metrów z nadziejami na poprawę tej lokaty po drugiej serii. Tu już zdecydowanie lepiej. Z 20 miejsca zaatakował Kamil Stoch, jest liderem, a teraz już w powietrzu Dawid Kubacki. Ósmy na półmetku, ładny skok, ale przed 120 metrem ląduje Dawid, 115 i przegrywa z Kamilem. A zatem... Stoch nadal wysoko, przypomina się pomalutku Seefeld, ale tutaj powinniśmy mieć zmianę lidera. Ryoyo Kobayashi trenował z Richardem Schalertem w końcu na żywo i to się opłaca. Jak odpowie Karl Geiger, Ryoyo Kobayashi liderem, 131 metrów, a teraz Karl Geiger ładnie wysoko i daleko, gdzieś tam aż pod rozmiar skoczni. Wykorzystał dobre warunki, dokładnie takie jakie miał Japończyk, a skoczył 2 metry dalej, no i on będzie teraz liderem. Czekamy na odpowiedź Graneruda. Granerud, nieoczekiwany lider po pierwszej serii. Mówię nieoczekiwany, bo na Mistrzostwach Norwegii uśpił naszą czujność, ale teraz ma szansę. O pytanie, czy to był taki skok 125 metrów? Halvorowi Egnerowi Granerudowi nie wystarczyło to do zwycięstwa, ale to jest jego pierwsze podium w karierze, dopiero co ciekawe, przy udziale publiczności. Pierwszym liderem sezonu 21-22 Niemiec Karl Geiger przed Ryoyu Kobayashim. A Polacy, cóż, na razie dorobek skromny. Piąty Kamil Stoch, 13 Dawid Kubacki, reszta bez punktów. Minęło ponad pół roku, a kolejność taka sama jak w ostatnim konkursie w Planicy. Pierwszy Geiger, drugi Kobayashi. Te skoki są naprawdę bardzo stabilne, na bardzo dobrym poziomie. Natomiast no, gdybym taki błąd popełnił, nie wiem, na skoczni totalnie bezwietrznej, to on by tyle nie kosztował. Natomiast tutaj, gdzie no, wiatr odgrywa dużą rolę i trzeba mieć trochę szczęścia, no to jednak to kosztowało bardzo dużo. Nie było to może moje wymarzone miejsce, ale miejmy nadzieję, że to było szczęśliwe 13 na początek sezonu. No dzisiaj tak naprawdę no, dwa skoki w konkursie to były najlepsze skoki, jakie tutaj oddałem do tej pory. W pierwszej serii naprawdę fajny skok, trochę nie trafiłem z warunkami. W drugiej ten skok był troszeczkę słabszy. Warunki znowu nie były aż takie tragiczne. No i skończyło się jak się skończyło. Ustalmy zeznania. Kto wygrał w sobotę? Karl Geiger.
kto wygrał w Planicy konkurs zamknięcia sezonu i konkurs otwarcia nowego sezonu w Niżnym Tagile. Karl Geiger jako trzeci w historii, tak? Po Bredesenie i Hautamäkim. A kto wygrał nasz plebiscyt internetowy i telewizyjny siłą rzeczy na bohatera weekendu? Prełc. Nie, żartuję. Oczywiście. Karl Geiger, tak, to jest sylwetka, która dzisiaj była górą w naszej zabawie. Karl Geiger triumfował. Ja pozwolę sobie rzucić okiem. 44% Państwa głosów zgromadził. Granerud 29. Prełc 27. I tak nie spodziewałem się, że do 27 Prełc dobije, ale to był kandydat Mateusza, więc trzeba wierzyć w kandydatów Mateusza zawsze. Ale gdyby było tak, że wybieralibyśmy takiego nieoczywistego bohatera, to Prełc zdecydowanie. No tak, Prełc, który poprawiał się, życiówka w sobotę, życiówka w niedzielę, natomiast przejdę już płynnie do Geigera, bo Geiger zaczyna znakomicie ten sezon i pragnę zauważyć, 2 lata temu on się ściga z Kraftem do końca, idą bardzo równo, sezon przerwany przez pandemię koronawirusa, ale Geiger tam cały czas miał jeszcze szansę na kryształową kulę. Sezon poprzedni, on jest znowu wśród faworytów, ale szybko zakażenie koronawirusem w jego przypadku. Traci sporo jednak konkursów, wypada z rytmu, a bardzo wysoko jest Granerud. On tak naprawdę traci wówczas szansę na kryształową kulę. No i skupia się na takich wybranych punktach sezonu. Zostaje na Mistrzostwach Świata medalistą 2-krotnie. Natomiast on teraz ma szansę na kryształową kulę i uważam, że będzie w tym wyścigu niesamowicie mocny. No i zaznaczymy też, że właśnie mija 20. rocznica, odkąd Niemcy po raz ostatni wygrali turniej 4 skoczni. Tam już jest wielki głód, ogromny. Geiger jest bez wątpienia człowiekiem, którego Horngacher w kadrze potrzebuje, bo potrzebuje wojownika, ale czy to jest taki romantyczny typ wojownika, czy to jest taki terminator, cyborg po prostu? No, kiedyś zadałem podobne pytanie Stefanowi Kraftowi. On powiedział, Karl Geiger, ish a killer. Po prostu killer, morderca, człowiek, który gdy ma być w formie, to nie przeszkadzają mu warunki. Naprawdę to jest taki skoczek, z którego ja sądzę Horngacher jest dumny, tak jak był dumny ze Stocha w Polsce. Ale ten sympatyczny skrzypek, bo tak po niemiecku brzmi jego nazwisko, on jest przekonujący bardzo, ale jest bardzo metodyczny w tym skakaniu. On nie porywa, nie skacze 10 metrów poza rozmiar skoczni. Robi to, co musi. Ale robi to dokładnie znaczy, co musi. Trzeba było 122 metry i pół chyba dzisiaj skoczyć. Skoczył, proszę bardzo. I tak wygląda jego cała kariera, która jest bardzo skuteczna. O Polakach było sporo, siłą rzeczy. Teraz skupmy się chociaż na chwilę na tym, jak przygotowywali się inni. To sprawdzał Sebastian Parfianowicz. Było ich 3, w każdym z nich inna krew, ale wiadomo, ten jeden przyświeca im cel. Ryuyu i Halvor już kryształową kulę wznosili, Karl jeszcze nie. I chciałby wreszcie wejść w buty wielkiego faworyta. Ale jeśli o tych butach mowa, gdzie mu do Kobayashiego? Tego lata, jeśli Ryuyu nie przeskakiwał akurat Okurayamy, jak nie dźwigał ciężarów na siłowni, to buszował po internetowych sklepach. Kanał YouTube nawet założył, by dzielić się z nami swoją pasją. Jordanem skoków narciarskich tej zimy znów być może. Latem w zasadzie na każdej skoczni nie miał sobie równych. Trochę tak jak Karl Geiger w swoim kraju. Mistrz Niemiec na skoczni normalnej, nowy rekordzista Oberhofu i zwycięzca zimowej inauguracji w Niżnym Tagile, ale jeszcze bardziej niż o kryształowej kuli Herr Geiger marzy o Pekinie, a właściwie o pięknych skoczniach w Zhangjiakou. Już jako dziecko oglądałem Igrzyska Olimpijskie i już wtedy czułem, że jest to coś niezwykłego. Zdobyć olimpijskie złoto to byłoby niepowtarzalne. Wielką trójkę wszelkich przedsezonowych notowań i giełd uzupełnia on, bo jak mogłoby tu zabraknąć aktualnego wciąż króla, nawet jeśli to król Halvor Egner Markotny. Nie jest idealnie. Nie czuję się tak dobrze jak przed rokiem. Wydaje mi się, że mój organizm jest trochę zniszczony całym poprzednim sezonem. Historia współczesna skoków narciarskich wielkich szans Norwegowi nie daje. Od 16 lat od Jana Ahonena żaden skoczek kryształowej kuli nie obronił. Na razie wzorem słynnego Fina Halvor prezentuje pokerową twarz.
Mamy pytanie z internetu dedykowane Mateuszowi Leleniowi. Taki palic gombrowiczowski z internetu, ciebie Mateuszu wskazujący. Pytanie dosyć ogólne. Kto według ciebie może zdominować tegoroczny Puchar Świata? Zacznę jak Paulo Souza, Marcin Kubiak. Thank you for the question. Thank you. Natomiast kto wygra? No wspominałem, że Geiger będzie bardzo mocny. Jako, że jesteśmy po dwóch konkursach, to wskażę dwóch zawodników. Jeden to ten wspomniany Geiger, a drugi Ryoyu Kobayashi, bo przed sezonem stawiałbym zdecydowanie na Japończyka, który ma za sobą udane lato. Wreszcie spotkał się ze swoim trenerem klubowym Schalertem. No uważam, że on w Tagile pokazał może 70% swoich możliwości. Michale, możesz się do tego od razu włączyć, tak, niejako z automatu. Możesz zaprzeczyć, zgodzić się. Bo tu jest 71-50, dlatego że dzisiaj tylko na kwalifikacje mu wystarczyło. Technikaliów został zdyskwalifikowany, jak wiemy, przez jury oceniające sprzęt, dokładnie kombinezony. Ja jednak zgodziłbym się tutaj z Mateuszem. Zresztą tak przed sezonem coś mi pachniało tą niemieccyzną i wurstem na czele klasyfikacji generalnej. Też stawiałbym tylko tak na pachniało Karla pod turniej czterech skoczni, czy pod... Raczej pod ani jedno, ani drugie. Te dwie imprezy być może będą gdzieś wypadkową całej działalności pana Skrzypka w tym sezonie. Natomiast on po prostu wydaje się być najrówniejszy, bo o ile inni zawodnicy mogą gdzieś tam mieć wpadki, o tyle u Geigera się ich nie spodziewa. Teraz mój palic się uniósł, bo chciałem wam wskazać klasyfikację generalną Pucharu Narodów. Tam Polacy dopiero na szóstym miejscu. Na trzecim Japończycy. Japończycy, którzy mogli nam się podobać w ten weekend. Nie tylko Kobayashi. No Ryoyu. Tak, ale w sobotę, bo w sobotę ich było, zdaje się, 5 w 15, a dzisiaj w 15 jeden zawodnik. Zatem bardzo duża zmienność. Oni nie trenowali praktycznie na lodzie, znaczy na śniegu. Przed sezonem myślę, że tu pojawił się w pierwszych dniach głód, a potem wyszło to, że jednak mogło trochę tych skoków brakować, to już a propos niedzieli. Jan Szturc uważa, że to wcale nie do końca musi być prawda z tym nietrenowaniem na lodzie. Aha, że to taka zasłona. Zasłona. Japońska taka ściemka. No tam dobrze. I tak nikt nie patrzy z kamerami z Europy. Ściemą na pewno nie jest to, że do igrzysk zimowych w Pekinie pozostało 77 dni. Teraz taką podróż 77-sekundową wokół tematów olimpijskich zabiera państwa Aleksander Roy. 75 dni. Rok temu organizatorzy Igrzysk Olimpijskich zebrali 79 propozycji oficjalnego motta. Ostatecznie wybrali hasło Razem dla wspólnej przyszłości. Ta przyszłość olimpijska zbliża się wielkimi krokami. Za 77 dni Pekin stanie się pierwszym miastem w historii, które zorganizowało zarówno letnie, jak i zimowe Igrzyska Olimpijskie. Najwięcej aren będzie rozmieszczonych w Pekinie, ale niektórzy będą konkurować w Yangqing, położonym 75 km na północny zachód od centrum stolicy. Jeszcze dalej leży Zhangzhou, czyli miejsce przeznaczone dla narciarstwa klasycznego. Z komunikacją nie będzie jednak problemów, bo za połączenie będzie odpowiedzialna superszybka kolej, pędząca 180 km na godzinę. Łącznie w Pekinie rozdanych zostanie 109 kompletów medali w 15 dyscyplinach. To o 7 złotych medali więcej niż na poprzednich igrzyskach, bo na przykład pierwszy raz będzie można podziwiać mixed w skokach narciarskich. Przewiduje się, że igrzyska będą kosztować prawie 4 miliardy dolarów. To mniej niż 1/10 kwoty potrzebnej do organizacji letnich igrzysk. Nie wiadomo jednak, czy koszty nie wzrosną ze względu na pandemię koronawirusa. Kibice na szczęście będą mogli się pojawić, ale nie będą mogli krzyczeć i śpiewać. Żeby nie było co ten Rams. 77 dni do pierwszego konkursu, a 75 dni do ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Gwoli wyjaśnienia. Teraz nasz zimowy park, czyli przegląd wydarzeń w innych dyscyplinach zimowych. Telekino Start. Węgierski krótki tor, czyli Debreczyn i Puchar Świata w short tracku. Sobota naszej super sprinterki Natalii Maliszewskiej pod znakiem 6. miejsca na 500 metrów. Niedziela przyniosła poprawę paradoksalnie na dystansie 2 razy dłuższym. Dyskwalifikacje rywalek najpierw w półfinale, potem w finale wypchnęły Polkę na 3. pozycję. Renesansem polskich panczenów zapachniało w Stavanger. Nasi łyżwiarze szybcy czterokrotnie stanęli tam na podium zawodów Pucharu Świata, bo tak oto drużyna kobiet zwyciężyła w sprincie, a 3. lokaty zajęli Kaja Ziomek i Marek Kania na 500 metrów. To ich najlepsze wyniki ever. Do tego męski zespół też zmieścił się w 3.
Petra Wlchowa, jeszcze raz Petra Wlchowa, Słowaczka zdominowała rywalizację slalomistek alpejskiego Pucharu Świata w fińskim Levi, przekonująco wygrała wczoraj, wygrała i dziś, uzyskując najlepsze czasy każdego z przejazdów. Została współliderką klasyfikacji generalnej, tyle samo punktów ma druga w niedzielę Amerykanka Michaela Schifrin. Polki nie startowały, a miniony sezon w polskim narciarstwie alpejskim należał do najbardziej udanych od lat za sprawą Maryny Gąsienicy-Daniel. Była szósta w slalomie gigancie w Mistrzostwach Świata w klasyfikacji generalnej. W tej konkurencji zajęła 14. lokatę. Teraz przygotowywała się we Włoszech, zaraz wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Tutaj rękę na pulsie trzyma nasz redakcyjny kolega Jakub Pobożniak. No to wypowiedź Maryny Gąsienicy-Daniel dla Państwa mamy specjalnie przygotowaną i nie zawahamy się jej użyć. Chciałabym być wzorem, który naprawdę da dobry przykład innym zawodnikom, bo oczywiście każdy człowiek gdzieś tam w sobie ma jakieś pewnie też złe cechy, czy jakieś swoje trudniejsze momenty, czy w karierze, czy na zawodach. Może zachowanie nie do końca zawsze jest takie, jakie powinno być, ale mimo wszystko uważam, że jakby wzorem takiego prawdziwego sportowca, prawdziwego narciarza, który dąży do swojego celu, który dąży i podąża za marzeniami, ciężko pracując i właśnie będąc cierpliwym, to myślę, że jak najbardziej super jest być takim wzorem. No, mi się przypomniały czasy Sport Telegramu. Był kiedyś taki program, że trzeba było bardzo szybko i wartko opowiadać. Na pewno pamiętacie. Mam nadzieję, że Państwo też. Maryna Gąsienica-Daniel. Przypomina mi to oczywiście kasus Adama Małysza, kiedy on był sam, był przewodnikiem, był prekursorem, był pionierem w polskich skokach. Tak, Maryna jest pionierem w narciarstwie alpejskim dla nas na razie, ale za tym idą młodzi, co cieszy. Nie wiem, czy wiecie, powołano kadrę juniorów, pojawiły się pieniądze, są dobre juniorskie wyniki, także światełko w tunelu widać. Podobnie było również z Justyną Kowalczyk, która właściwie na takiej białej śniegowej pustyni się pojawiła i w pewnym momencie kilka milionów ludzi chciało oglądać jej wyczyny co weekend. Gdyby Maryna jeszcze, to jest taki mój niedosyt oczywiście, jeżeli można mówić o niedosycie w przypadku takiej zawodniczki, że w narciarstwie alpejskim są dość wyraźne specjalizacje na konkurencję, że Maryna jednak w tym gigancie się bardzo mocno specjalizuje. Oczywiście gdyby się specjalizowała w większej liczbie konkurencji, byłoby więcej szans ją obejrzeć. No tak, ale specjalizacja tutaj jest dominującą przyczyną porażki bądź też sukcesu. O czym wspomniałeś? Ja wywołałem w swojej wypowiedzi wątek Adama Małysza. To taki zgrabny most, znaczy most chwiejący się, ale jednak zbudowałem do naszego cyklu retro. No i Adam Małysz, proszę Państwa. Ta lewa narta tradycyjnie już mu lekko ucieka. No, nie będzie to pierwsze miejsce po pierwszej serii. Polo Tainer zadowolony z tego skoku. Szósta pozycja, jak się okazuje. Ładny skok w granicach 125 metrów. No, myślę, że Adam Małysz będzie teraz na pierwszym miejscu. No i teraz co Andreas Wittkels? Bliżej, a więc Adam Małysz będzie zwycięzcą konkursu. To jeszcze nieoficjalnie mówię oczywiście. Tak, na piątym miejscu dopiero Wittkels, 116 ledwie. A więc Adam Małysz, proszę Państwa, wygrywa pierwszy konkurs Pucharu Świata w Kuopio. Wynikiem 254 punkty, na drugim miejscu Martin Schmidt. Co to było, Mateuszu? 2001 rok i Kuopio, a tak z szóstego na pierwsze miejsce Adama Małysza. Tak, inauguracja sezonu. Adam Małysz, co widzieliśmy w żółtej koszulce lidera Pucharu Świata, on jej nie oddał przez cały ten cykl. Tak jak ubrał na pierwszy konkurs, tak potem zakładał na każdy. No mija w tym roku 20 lat od tych największych sukcesów, od wybuchu Małyszomanii. My często wspominamy to, co działo się w końcówce sezonu 2000-2001, ale początek kolejnego też znakomity, bo Małysz wygrywał w Kuopio, potem w Titize Neustadt, potem dwa zwycięstwa w Predazzo, jedno w Engelbergu, ten grudzień 2001, czasem zapominany, a w jego wykonaniu też był znakomity. Nasze archiwum Telewizji Polskiej jest przepastne, dlatego też możemy Państwu przedstawiać co jakiś czas takie smakołyki. Są oczywiście taśmy podzielone na sekcje, niektóre leżą tak po prostu na półkach, inne na złotych poduszkach. Między innymi zwycięstwa Adama Małysza na złotych poduszkach leżą, ale mamy też ciekawe rzeczy, rzeczy niespodziewane, rzeczy czy rozstrzygnięcia, których trudno było się spodziewać. Między innymi tutaj wywołałeś
w zapowiedzi 2006 rok i Kusamo. Mega, mega loterie. Oj tak, to jest konkurs niesamowicie loteryjny. Konkurs, gdzie w czołowej dziesiątce mieliśmy takie, może nie najładniej powiem, wynalazki jak Guido Landert, Szwajcar, Christian Ulmer, Niemiec, czy też Finowie Kalle Keituri i Lauri Hakola. Tak, mieliśmy ludzie, plakaty w pokojach, wszyscy. Ci ludzie w czołowej dziesiątce tych zawodów, z których teraz widzimy ujęcia. A to Kamil Stoch, który wówczas zbierał pierwsze szlify w Pucharze Świata. Natomiast Kamil skakał wówczas jeszcze w takiej grupie, która miała trochę lepsze warunki. Adam Małysz już jednak w warunkach fatalnych. Wówczas nie wszedł nawet do 30, ale w niczym mu to nie przeszkodziło, bo sezon Pucharu Świata 2006-2007 należał do niego. To chyba najlepszy przykład na to, że nie trzeba wcale dobrze zaczynać, żeby dobrze w skokach kończyć. Tak, jakie wnioski wysnuwać po inauguracjach. A tu widzieliśmy, co się działo z Janem Ahonenem na najeździe. No tam były tak fatalne warunki, bo padał śnieg, że musiał Finn walczyć o to, żeby w ogóle dojechać do progu. Przypomina się Juri Tepesz z Bischofshofen, który o mały włos nie wyjechał z progu z zębami w śniegu. Takie sytuacje też często się zdarzają i to nie tylko w Pucharze Świata. Oj, oby nie. Przywołujcie. Szanowni Państwo, Sportowy Wieczór, trzecia seria dobiega końca, niechybnie, ale to nie jest koniec oczywiście tego, co TVP Sport ma dzisiaj dla Państwa do zaproponowania. Za chwilę snooker, a potem o 21.30 Sportowy Wieczór, a w nim między innymi tutaj jako razowy speaker Telewizji Polskiej czytam. Oczywiście Ekstraklasa, rozstrzygnięcia 15. kolejki, porachunki na górze z udziałem Pogoni Szczecin, na dole z udziałem Legii Warszawa, gole z europejskich boisk, czyli o wydarzeniach w Anglii, we Włoszech, co dali swoim drużynom Mateusz Klichik, Piotr Zieliński. Kto tenisowym mistrzem nad mistrzami? Wiadomo, finał w Turynie dla Aleksandra Zwieriewa, który pokonał Daniła Miedwiediewa. No i za chwilę rzeczony snooker i turniej Champion of Champions. Michał Chmielewski, Mateusz Leleń dzisiaj byli z nami. Dziękujemy bardzo. To był premierowy Sportowy Wieczór, trzecia seria. Oczywiście zapraszamy za tydzień. Liczymy na Państwa obecność. Do zobaczenia.